był wypadek. Jaki wypadek? Chciałam go przekonać, żeby trzymał się od ciebie z daleka. Przyszedł tu, bo mieliście się spotkać. I wtedy on zaczął wrzeszczeć. Był naćpany, a ja go odepchnąłem i... I co? Powiedz to! Uderzył głową w kant komody. Jak próbowałem go ocucić, to już nie oddychał. I co z nim zrobiłeś? Wywiozłem do lasu. Bałem się powiedzieć nawet Dominice. Do tej pory nic nie wie. Czyli to ty wysłałeś mi SMS z jego telefonu? Na drugi dzień po tym, jak to się stało. Widziałeś, że nie odpuszczę, że nie przestanę go szukać? I dlatego mnie naćpałeś, tak? Dlatego chciałeś mnie zamknąć po środku, żebym się nie dowiedziała. Odpowiadaj! Przepraszam. Nie dotykaj mnie. Proszę, Mateusz, coś ty narobił. To był wypadek, Ania. Wypadek, jak jest wypadek, to nie wiem, się dzwoni na policję, na pogotowie się dzwoni. Cokolwiek się robi, jak jest wypadek, a ty co? Dlatego wywiozłeś do lasu. Piotrek nie żyje. Jak to nie żyje? Anka, co ty mówisz? Mateusz mówi, że to był wypadek, że on go tylko odepchnął. Się przewrócił. Co ja mam teraz zrobić? Słuchaj, powinniśmy jeszcze raz pójść na policję. Ale swój brat. No wiem, ale oni i tak zaczęli go szukać, więc prędzej czy później dojdą do prawdy. Ania! Właśnie rozmawiałem z policją. Zaraz tu będą. Jak mogłeś? To zrobić. Zabiłeś mi chłopaka, a teraz jeszcze stracę brata. Coś ty narobił.